Siema na maneczku, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Tym razem wracamy do znanej i lubianej serii, czyli Happy Wheels. Jak zawsze zagramy kilka najlepiej ocenianych mapek w tym tygodniu, więc przechodźmy do gry. Okej, tak więc pierwszą mapką na dzisiaj będzie Mover Jump, czy jakoś tak. Nie wiem do końca o co chodzi, mamy tutaj jakiegoś grubego pana na kosiarce i właśnie już nie jest gruby, bo już nie jest gruby. Okej, spróbujemy raz jeszcze, ale no raczej tak też nie wygramy. Co może być przyczyną tego? Czy może ja muszę nacisnąć F przed wypadnięciem? Uuu! 3,73. Pięknie. Wydaje mi się, że to nawet całkiem dobry wynik. Na początku były leaderboardsy, więc możemy ocenić, jak to wyglądało. 3,63 dałoby nam trzecie miejsce. Da się, za trzecim razem jesteśmy na trzecim miejscu. Wątpię, żeby dało radę być jeszcze wyżej. Ej, to ma sens. Tylko trochę za później. Ło! Dobra, nie, ale jakbyśmy tak teraz na przykład... No nie, chyba tak się nie da dolecieć. Ale to... U Jezus, się rozpędziłem. U! 3,43, więc jeszcze szybciej. Gdybym pewnie poświęcił temu czas, to byłbym najlepszy jak zawsze, ale... Styknie. Kolejną mapką na dzisiaj jest I Hate Pink czy Pink Golf, czyli gramy w golfa. Mamy tutaj, wiecie, naszego pogo i musimy tą małą piłeczkę tym pogo popchać. Dobra, popchaliśmy, zobaczymy czy to wystarczy. Na razie je leci bardzo wolno. Aha, tam na lewo musi spaść, żeby wygrać i chyba się nie udało. Ok, więc spróbujemy raz jeszcze i leć. To musi się udać. Wtedy właśnie chyba nawet za szybko ta piłka leciała. Teraz też leci całkiem szybko, ale pięknie, idealnie wpadła do dołku, więc brawo. Okej, kolejną mapką jest Ball Fall Extreme. Nie wiem do końca, czy powinienem to robić na rowerze, ale jak to mawia piękne polskie przysłowie, na rowerze, samochodem zawsze dam radę. Wypadło mi dziecko z fotelika, więc trochę już źle. Ale tak czy siak, właśnie o co chodzi w ball fallu? No o to, żeby spaść pomiędzy piłki, tak żeby zlecieć na dół. O, to było dobre. Tak najpierw, wiecie, odhaczamy plecami. No zobaczcie, to jest kurde easy. Easy. Ciekawe, o nie, nogę mnie urwało, ale to nie szkodzi. Ciekawe, czy innymi klasami też jest tak trudno. Chociaż nie było trudno. To czy właśnie, czy innymi klasami może być trudno? Na razie nie wiem, ja to już zrobiłem, więc tyle na temat ten. Okej, kolejną mapką na dzisiaj jest Extra Pogo Challenge. Ta mapka wygląda bardzo ładnie, kolorowo. Czyżby za pierwszym razem mi się udała? Takie impossible mapka, no kurde. Serio. Jestem po prostu mistrzem pogomanów. Mówię to na każdym odcinku, ale serio, pogomany są kurde najfajniejsze. Więc udało się za pierwszym razem, tam było chyba z 6 harpunów, więc wydaje mi się, że to było dość całkiem trudne, ale udało się, więc bardzo dobrze. Hard Spikefall. Tym razem piszą, że jest to possible. No zobaczymy, na razie nie wygląda na nic specjalnego, ale wow, jest naprawdę wąskie. Więc techniką na tutaj właśnie, trzeba chyba spaść tak bardzo, bardzo... O! Tak więc po serii sukcesów zaczniemy ze Sword Throwem. Jak wiecie, w rzucaniu w tej grze jestem całkiem słaby, bo nie mogę nigdy złapać. A no czemu ja rzucam dwoma... No dobra, tutaj muszę po prostu... Został mi jeden miecz i jeden przeciwnik, który... Uuu, headshot, bardzo ładne. No i tak się załatwia mapki. Wszystko za pierwszym razem dzisiaj mi się prawie udaje, więc... Magia! Okej, rope swing! Ale fart, że się tego złapałem. O co chodzi? Coś nam się wbiło w pupkę. Po raz kolejny rope swing i... No i jestem. Byłem, przynajmniej przez chwilę. Yum. Okej. Czyli po prostu jest rope swing, w którego trzeba wpaść tak, żeby nie spaść tak. Co tam się dzieje? Patrzcie na dole, tam jakaś imprezka jest kolorowa. O! Ajajaj, było blisko. Dobra, na razie ciężkie to jest bardzo. Nie mogę się wpasować pomiędzy te siekiery? Teraz było blisko. Nie wiem, to są chyba siekiery, nie? Siekierą się rąbię drewno. Piękne lądowanie. Co z tego, że potem nas tutaj... Bo, patrzcie, jaka tu jest impreza. Po prostu pięknie na plecki wspadłem i brawo. Kolejną mapką jest Save Him, ale chyba się nie udało go save-ować. Save-ować.
wpadł nam na twarz. O co chodzi w tej mapce? Czyżby o to, żeby złapać go, żeby nie poleciał? Tak jak teraz? Prawie, prawie, ale zamysł był dobry. Więc jeszcze raz łapiemy. O, udało się. A nie, bo jesteśmy bez głowy. No, ona zawsze przewraca, jego przeciwwaga się robi i nas leci na nas właśnie. Tak się dzieje. No nie mogę tego przejść. O! No i pięknie. Mówiłem, że nie mogę tego przejść, a przeszedłem bardzo szybko. No, było to takie trochę średnio ciężkie, ale mówią mi, że ja rokuję, więc jestem kamieniem. Brawo. Kolejna mapka, czyli Super Jump. O co chodzi w Super Jumpie? Aha, o to. Czyli musimy... To jest taki spike fall, tylko że na dół. Only 3 people have ever made it to the top. Okej, czyli tu jest napisane, że tylko 3 osoby przeszły to w życiu. Czy będę jedną z tych, którym to się uda? Może być ciężko, ale może też być łatwo. Serio? Wystarczy tak po prostu skoczyć prosto na prostych nogach? Prosto? Spróbujemy. 3, 4 i... Nie tak. 3, 4 i... Nie tak. Raz jeszcze spróbujemy z środka skoczyć. Ale czemu nas znosi na prawo? Czy jeśli znosi nas na prawo, to powinniśmy stanąć bardziej lewo? Może? Może to by miało jakiegoś sensu. Tylko boję się, że wtedy zacznie nas znosić bardziej na lewo. Nie! Okej, czyli powinniśmy chyba bardziej z tej strony skakać. Tak, na przykład z tego miejsca. No nie, bo i tak nas znosi na lewo. What? Okej, to jest ten dzień. To jest ta chwila, kiedy Adrian zrobi z siebie debila! No prawie. Teraz. Patrzcie, patrzcie. Jakie to było piękne! 6,9 sekundy. Kurde. Taki smaczek mały. Dobra, i ostatnia mapka na dzisiaj, czyli Harpoon Battle Run. Czyli nie dość, że są butelki, to jeszcze są harpuny, a ja w butelkach jestem taki średni. O nie! Ej. Ja zasługuję na brawa w tym momencie. Przegrałem, ale wygrałem. Dobra, tak czy siak, to już by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to zostawcie łapkę w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba. Czekajcie na więcej, a na teraz trzymajcie się. Pa, pa.